Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam Was bardzo gorąco. Tym bardziej, że dzisiaj przygotowałam filmik konkursowy na top 10 konkursu Face Awards Polska, organizowanemu przez NYX Professional Makeup. Oddycham lekko przez nos, ale i tak niestety mój głos jest zmieniony, ponieważ bardzo mało powietrza wchodzi mi przez ten mały nosek. Koci nosek. Kochani, tak bardzo cieszę się, że mogłam dojść do tego etapu. Czuję, że to jest również Wasza zasługa, ponieważ dajecie mi siłę, energię, mnóstwo ciepłych słów i to zdecydowanie pomaga mi działać dalej. Dlatego dziękuję Wam, dziękuję bardzo. Temat tego zadania to sztuczna inteligencja i ja postawiłam dzisiaj na kocią sztuczną inteligencję. Jest to cyberkobieta-kot stworzona przez szalonego naukowca. Myślę, że dzięki intro wszystko jest w miarę jasne. Muszę Wam przyznać, że ta charakteryzacja, chociaż bardzo mega pracochłonna, bo przygotowanie wszystkich elementów zajęło bardzo dużo czasu i dużo dni, to sprawiła mi ogromną frajdę. Nareszcie mogłam zrobić coś trochę zabawnego i z przymrużeniem oka, tak mam wrażenie, że taki może być odbiór i mam taką nadzieję. Wy koniecznie mi dajcie znać, co sądzicie o takiej interpretacji, a ja oczywiście zapraszam Was na część tutorialową. I jak myślicie kochani, od czego zaczniemy? Oczywiście tradycyjnie od zakrycia brwi i nałożenia łysiny, ale to zrobię sobie poza kamerą. I co tutaj jest bardzo istotne, jedno ucho całkowicie sobie zakryłam i w dodatku jeszcze przykryłam je warstwą waty, żeby kształt się tak nie odciskał, a z tyłu przyklejone mam takie ustrojstwo i zgadnijcie co to jest. Są to LEDowe rzęsy, które jakiś czas temu były bardzo widoczne w internetach, teraz już trochę mniej. Baterię przykleiłam na karku, a same LEDy dokładnie pod uszkami. Ja zaraz przykleję te lateksowe uszy do czepka, a Wam pokażę jak je wykonałam. Najpierw wyrzeźbiłam na plastikowej głowie uszy z modeliny, a teraz pokrywam je warstwą lateksu. Na nią pójdzie warstwa chusteczek higienicznych, żeby to troszeczkę usztywnić, a na nią jeszcze z 5 albo 6 warstw lateksu. Zanim je zamontowałam, to jeszcze uszka pomalowałam, całe wnętrze pomalowane jest eyelinerem Holographic Halo Cream Eyeliner w kolorze 02. Teraz oczywiście czarnym eyelinerem jeszcze wykańczam uszka z brzegów i z tyłu robię wzorki białym eyelinerem. Widzieliście jak uszka się zaświeciły, a teraz przechodzę do przyklejania wszystkich pozostałych elementów twarzy, które najpierw sobie odrysuję, żeby wiedzieć gdzie nałożyć klej. Te elementy to wykonane przeze mnie odlewy z masy żelatynowej. W opisie znajdziecie linki do filmów, w których mówię o tym troszeczkę więcej, ale na końcu tego filmu również możecie zobaczyć nieco procesu tworzenia. Kredka Jumbo Pencil w kolorze Milk, tutaj jak widzicie dużo jej zeszło. Jest ona moją bazą kolorystyczną, nakładam ją zarówno na prostetyki, jak i na twarz, a później również na szyję i dekolt. Całość utrwalam pudrem SFX Set, żeby się trzymało wszystko na miejscu. Na samą powiekę nakładam bazę Eyeshadow Base w kolorze białym, bo kredka Jumbo Pencil jest dosyć tłusta i na powiece, przynajmniej mojej, nie najlepiej się sprawdza, dużo lepsza jest baza. Oprócz pudru SFX w wybranych miejscach nakładam również pięknie mieniący się puder z serii Holographic Halo w kolorze 01, czyli Mermazing. W tym pełnym świetle nie do końca widać ten piękny, taki niebieskawy połysk. Dużo lepiej udało mi się go uchwycić na zdjęciach. Czarny eyeliner w musie posłużył mi do wyrysowania wszystkich tych zagłębień, które i tak są już widoczne, ale oczywiście trzeba je podkreślić. A także do namalowania tych, które jeszcze nie są zaznaczone i stworzyć taką iluzję, że to wszystko są takie same elementy. Linię przeciągam także na szyję i na szyi również, a właściwie na dekolcie, wyrysowuję czarny rąb, który będzie podstawą tej mojej płytki, którą mam na szyi, powiedzmy. Okolice tego oka bardziej groźnego maluję srebrną farbą SFX Cream Color. I zanim nałożę w to miejsce brokat, przejdę teraz do wyrysowania wzorków na prawie całej twarzy i również części dekoltu. I używam tutaj oczywiście niezawodnego w takich sytuacjach eyelinera White Liquid Liner. Maluję nim nie tylko wzorki, ale także podkreślam krawędzie tych wszystkich komponentów, z których jest zbudowana moja twarz. Na srebrną farbę nakładam brokat Glitter Brilliance w kolorze silver. Na tłustej farbie sam z siebie dosyć dobrze się trzyma, ale żeby upakować jak najwięcej tamtego brokatu, to spryskuję dodatkowo jeszcze to miejsce sprayem Dewy Finish Setting Spray. Następnie podkreślam wszystkie cienie i wgłębienia czarnym cieniem z paletki Love Contours All. I ten cień będzie również dla mnie podstawą w makijażu oka, zarówno tego bardziej cybernetycznego, jak i tego kociego. Na linię wodną nakładam czarny eyeliner w musie i jeszcze go dodatkowo rozcieram. Cienie dodaję również wszędzie tam, gdzie chcę, żeby było złudzenie, że ten element jest troszeczkę bardziej wklęsły. Następnie sięgam po błękity i róże z paletki Ultimate Multi Finish w kolorze Electric. Podkreślam nimi przede wszystkim brzegi wszystkich tych elementów, z których składa się mój kociak. Nos pomalowałam farbą SFX w kolorze niebieskim, to była moja baza, a następnie metalicznym niebieskim cieniem z tej właśnie paletki, której wcześniej używałam, a na sam koniec na czubek nosa wklepałam nieco holograficznego eyelinera, który również wylądował na uszach, ten zielony. Jak możecie zauważyć, w międzyczasie założyłam zieloną soczewkę na kocie oko i teraz właśnie cieniami wykańczam to oko w nieco inny kształt niż to wcześniejsze, w taki kształt bardziej koci. Na centralną część powieki ląduje ten sam eyeliner, który wcześniej pojawił się już na uszach i na nosku. Na dolną linię wodną i w wewnętrznym kąciku nakładam białą kredkę Jumbo Pencil. Nie może oczywiście zabraknąć kociej kreski. Użyłam tu również eyeliner w musie. Dwie metaliczne kredki posłużą mi do wyrysowania wzorów na dekolcie i są to Slide On Eye Pencil w kolorze azur, a także Metallic Eyeliner w kolorze silver. Zaraz zobaczycie, że na głowę przykleiłam również dużo kabelków i na tę cyborgową część twarzy nakładam taki przezroczysty plastikowy element, do którego wykonania posłużył mi materiał, który nazywa się Worbla Clear. Wykonanie go było dla mnie bardzo stresujące, dlatego nie miałam głowy do tego, żeby to nagrać. Niestety, przepraszam. Wracam jeszcze do twarzy. Na oko to kocie nałożyłam rzęsy Wicked Lashes Model Overdone, a ten malutki elemencik między oczami ozdabiam brokatem w kolorze krystal. Usta natomiast, żeby uzyskać odpowiedni kolor, pomalowałam najpierw białą kredką Jumbo Pencil, a potem nałożyłam różowy cień z paletki Electric. Pomadką Liquid Suede w kolorze ametyst wykańczam jeszcze brzegi, oczywiście rozcierając delikatnie pędzelkiem. I to właściwie wszystko, jeszcze tylko wykończyć perukę i elementy kostiumu, założyć cyborgową soczewkę i to wszystko. A teraz możecie jeszcze zobaczyć, jak powstał mój prostetyk, a właściwie nie jak sam prostetyk powstał, ale jak powstała matryca, w której później odlałam ten prostetyk. Oczywiście wszystko najpierw wyrzeźbiłam na odlewie mojej twarzy, następnie zalałam gipsem, wzmacniając go nieco kawałkami tkaniny, a kiedy zastygł, została mi już tylko zabawa z żelatyną. Następnym elementem, który nie był elementem kostiumu, ale wystąpił w filmie, są pazury, które były przyczepione do pleców mojego szalonego doktorka, a wykonałam je z plastikowo-aluminiowej rurki. Uff, kochani, tyle udało mi się upchnąć w tym filmiku. Wydaje mi się, że i tak całkiem sporo. Jeżeli interesuje Was więcej, to oczywiście zapraszam do moich poprzednich filmików, tam więcej takich technicznych szczegółów. Teraz już Wam, kochani, ogromnie dziękuję. Dajcie oczywiście znać, jak Wam się podobało, czy przekonała Was moja interpretacja. Do zobaczenia i buźka. Mamy godzinę 23. Ja pracuję od godziny 8 nad moją kreacją. Kończymy właśnie zdjęcia, umieramy, idziemy do kociełka. Jakie to było suche! Kitty dance! Kitty dance! Kamera. A uszy mają migać? A, migać uszy! Ja się uszy, tylko wiecie, pamiętasz, który program robił? Nie, przepraszam, Mary. A to już nie? Nie, mi się kocie nie. Jak tam na dół wejdę, będzie mi widać. No możesz się schować za tym. Hey! robotę.